Solidarnościowa akcja radiowa. Solidarnościową akcję radiową wspiera Polski Fundusz Rozwoju SA. To już szósta edycja Solidarnościowej Akcji Radiowej w Radiu Wnet. 10.31, Adrian Kowarzyk, kłaniam się nisko i słów kilka. Jeżeli ktoś przegapił i przez dwa lata z jakiegoś powodu, prawie dwa lata nie słuchał Radia Wnet, to Solidarnościowa Akcja Radiowa, w ten sposób wychodzimy z pomocą polskim przedsiębiorcom w trakcie pandemii. Ma za zadanie łagodzić odczuwalne skutki pandemii oraz stale narastającą niepewność gospodarczą, co widzimy z dnia na dzień. W poprzednich akcjach w sumie udział wzięło kilkaset firm, organizacji społecznych i charytatywnych. Tę szóstą edycję wspiera Polski Fundusz Rozwoju. Zgłoszenia można cały czas wysyłać, wchodzić na stronę wnet.fm/solidarni. Tam są wszystkie informacje na temat samej akcji. Tylko my udostępniamy za darmo czas antenowy. To jest reklama o wartości około 3000 zł. Składa się ona na 30 spotów o długości 30 sekund emitowanych. Przez cały tydzień można wchodzić na stronę wnet.fm/solidarni, aby dowiedzieć się więcej. Można też przeczytać i przesłuchać rozmowy z beneficjentami, z osobami, które przedsiębiorcami, którzy wzięli udział w poprzednich edycjach tej akcji. Za chwilę dosyć nietypowa rozmowa w ramach Solidarnościowej Akcji Radiowej, ale dziś, 1 kwietnia, wszystko jest trochę nietypowe. Nietypowa, ale poważna, tu ostrzegam. Ale najpierw zaśpiewa nam Dolly Parton. Jolene, zaśpiewała Dolly Parton, a my pytamy naszego gościa Solidarnościowej Akcji Radiowej, co słychać. Z nami jest Stanisław Klepka, rolnik, przedsiębiorca. Dzień dobry. Witam serdecznie. Co sobotę odbywa się jarmark. Jarmark znany słuchaczom Radia Wnet i nie tylko, ale dziś, Wielki Czwartek, dzień wyjątkowy, również jarmark się odbywa. Co na nim znajdziemy? Tak, oczywiście. Praktycznie to wszystko jest. Od wędlin, nabiału, warzywa. Tak, bo jest wolna sprzedaż. Co to znaczy wolna sprzedaż? To jest tak, jakaś robimy zabroniona? Paczki, robimy paczki w domu, gotowe już są. Po prostu klient odbiera i ma wszystko w paczce. A dzisiaj wyjątkowo jest praktycznie wszystko. Zapraszamy do 16 godziny. Czyli do 16 możemy stawić się przy Emilii Plater naprzeciwko kościoła Świętej Barbary. Mówi pan, że wszystko. Tak, czyli rozumiem, że kupimy jajka, kupimy warzywa. Tak. Co jeszcze kupimy? Warzywa, miody, wędliny. Sery. To, co jest potrzebne na święta. W takim razie, jak nastrój dopisuje i ile osób do tej pory przewinęło się przez dzisiejszy nietypowy jarmark? No tak ciężko odpowiedzieć po prostu, ale około gdzieś około 200 osób już przeszło. Jakie nastawienie? My mamy tutaj około 120 paczek, a sprzedane już jest, wydane już jest 70. Podchodzą ludzie, pytają, co pan tam ma? Nie, no to co w SMS-ie zamówi, to wiedzą. To już są klienci po prostu od 10 lat. Czyli zamawia się przez SMS, no to proszę powiedzieć w takim razie, pod jakim numerem można zamówić? No to pod numerem to dokładnie, ja tam się, Łukasz się zajmuje tymi mediami, także... To może możemy zapytać pana Łukasza, jeżeli jest gdzieś obok. No to dam tutaj Łukasza i powie, pod jaki numer. W takim razie... Pod jaki numer można zamówić. Za chwilę dowiemy się, jaki to jest ten specjalny numer. No, ile? 698 129 063. I tak oto można przez SMS zamówić różnego rodzaju dobra przedświąteczne. A co w takiej paczce zazwyczaj się kryje, panie Stanisławie? No warzywa, kiełbasy, jaja, pomidory, ogórki, bo już się będą zaczynać. Przetwory, bo my robimy domowe przetwory. A w jaki sposób tym razem z poniedziałku dotarły te przetwory? Bo pamiętamy pierwsze edycje jarmarku, kiedy one docierały drogą morską. Tak jest, tak. Ale jeszcze tak przetworów nie było. Mamy rolniczy handel ten i robimy po prostu domowe przetwory. To, co w polu urośnie, to wszystko przerabiamy. W takim razie jak przygotowania do świąt? Jeszcze zapytam na koniec. No przygotowania do świąt takie są, jakie są, wiadomo, jest pandemia, to tak troszkę to
jest. No takie jest, jak jest, nie? To nie są takie święta, jak kiedyś to może były, nie? Ale na święta trzeba coś tam symbolicznie kupić. Tak jest, więc jeżeli symbolicznie robimy zakupy, to na pewno można udać się na Emilii Plater naprzeciwko Kościoła Świętej Barbary. Tam pan Stanisław Klepka, jak widać, stoi, czeka. Można. Tak jest, zapraszamy. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Wszystkiego dobrego i dobrej sprzedaży owocnej. My tak samo pozdrawiamy. Dziękujemy i pozdrawiamy i przypominamy oczywiście jarmark co sobotę przy Emilii Plater. To było to nietypowe wydanie solidarnościowej akcji radiowej, bo przecież ta solidarność zrodziła się jeszcze przed samą akcją solidarnościową, akcja radiowa. Solidarność Radia Wnet tutaj akurat z rolnikami trwa od wielu, wielu, wielu lat. Akcja Uratujmy Rolnika miała miejsce, o ile się nie mylę, 7 czy 8 lat temu, kiedy to z Ponidzia łódkami dopłynęły do Warszawy dobra. I tak to już zostało, dopływają i dojeżdżają one teraz praktycznie co tydzień. Jest godzina 10:40, a to oznacza, że czas na odrobinę muzyki i z Ponidzia, i z Warszawy, i z Emilii Plater. Przeniesiemy się gdzie? Do Tokio.